Chłopaki do wzięcia, gdzie mieszka Bandziorek z dziewczyną. Dom Bandziorka i jego partnerki Danusi na Mazurach jest prawdziwym rajem dla miłośników natury i spokoju. Po latach trudów i przeciwności losu, Bandziorek znalazł swoje szczęście u boku Danusi, a ich idylliczna posiadłość na Mazurach to dowód na to, że życie może przynosić piękne chwile nawet po burzliwych czasach. Program Chłopaki do Wzięcia cieszy się ogromną popularnością, a bohaterowie jak Bandziorek stali się gwiazdami programu. Dla wielu widzów ich losy są inspirującą historią odnalezienia szczęścia i stabilizacji w życiu. Widoki z ich domu na Mazurach zachwycają swoją sielankową atmosferą i malowniczym otoczeniem, które zapewne marzyłby sobie nie jeden z nas. Niedawne doniesienia o kryzysie w Związku Bandziorka i Danusi wzbudziły wiele emocji wśród fanów programu, jednakże ich ostatnia romantyczna randka w szczytnie daje nadzieję na pojednanie i powrót do szczęśliwego życia we dwoje. Dla wielu obserwatorów ich historia jest wzorem tego, że miłość potrafi przetrwać nawet najtrudniejsze chwile i znaleźć drogę do szczęścia. Jest to dowód na to, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach warto szukać kompromisu i być otwartym na rozmowę, aby naprawić relacje i znaleźć wspólne rozwiązania. Para Bandziorka i Danusi, pomimo przeciwności losu, pokazuje, że miłość potrafi być silniejsza od wszelkich trudności i że warto walczyć o nią. Ich historia przypomina nam również o wartościach takich jak wytrwałość, szacunek i współpraca w budowaniu zdrowych relacji. Wielu fanów programu Kłopaki do Wzięcia trzyma kciuki za ich szczęście i dalsze udane życie razem, a ich przykład inspiruje do wiary w to, że nawet największe kryzysy można przezwyciężyć, jeśli obie strony są gotowe do współpracy i wzajemnego wsparcia. Ich dom na Mazurach stanowi nie tylko przystań dla nich samych, ale również symbol odnalezienia spokoju i stabilności po burzliwych czasach. Dla wielu osób obserwujących ich losy, Bandiorek i Danusia stanowią inspirujący przykład prawdziwej miłości i determinacji w dążeniu do wspólnego szczęścia.